kolejna porcja codziennej inspiracji. Tutaj w tym filmiku pokażę Wam taki jeden fajny motyw, który właśnie przed chwilą wymyśliłem i który bardzo bym polecał do użycia, do zastosowania, nie wiem, do modyfikacji oczywiście. Nie wiem, do czego to jest podobny. Nawet nie musicie za bardzo tam się doszukiwać, na pewno do czegoś może być podobny. Jednak słuchajcie. Pierwsza podstawowa wersja tego, co grałem, to było 4-7, 4-7 na strunie A, później 4-6 na strunie D. Tylko to jest w takiej kolejności. Ten dźwięk na czwartym jest troszeczkę dłuższy. On powoduje, wydłużenie go powoduje możliwość zapętlenia tego całego rytmu. Tu oczywiście można to dowolnie modyfikować. Ja tu jeszcze dołożyłem taki motyw, gdzie gram 4-6 na strunie G. Oczywiście tutaj zmieniłem o interwał tercji małej. Nie, przepraszam, nie tercji małej, tylko sekundy wielkie, bo to patrzyłem. Dobra, jeszcze raz. Drugi motyw, który tutaj grałem, to przesunąłem o sekundę wielką i grałem to samo. Czyli tak jak mówiłem w jednym z wcześniejszych filmików, te motywy mają też za zadanie po części posłużyć ćwiczeniom, czyli po prostu rozgrzewaniom ręki. To jest akurat fajna zagrywka, czy tam z angielskiego licks, który licks to zagrywki, który po prostu pozwala nam no, ćwiczyć pewne fragmenty, zapętlać pewne motywy, które nam, które chcemy wyćwiczyć. A z drugiej strony ćwiczyć motywy, które brzmią fajnie i które można wykorzystać do jakiegoś utworu. No załóżmy, spróbuję to jakoś ogarnąć, pokazać Wam, jak to zastosować ewentualnie w jakimś utworze. We'll be right back.
się, no tutaj zacząłem kombinować jakiś podkład. Takie, no troszeczkę to może punkowo to brzmi, może trochę funkowo, trochę metalowo, trudno to tak precyzyjnie określić. Jednak ten motyw możemy sobie przesuwać właśnie od pierwszego progu. Się tam do oporu. Lub tą drugą wersję. Można to się przesuwać z tym w różnych miejscach, tak samo po różnych strunach. Oczywiście struna trzecia G i druga B to miałyby inne zasady, ponieważ ta struna B jest obniżona o pół pro, jakby jeden pół ton, jeden próg, czyli pół ton w dół, ale na dwóch najcieńszych też można by... Oczywiście zwiększając liczbę uderzeń też to zaczynamy rozmaicać. No, wasze zadanie można było powiedzieć na dzisiaj byłoby spróbować zagrać ten motyw i go przerobić na jakiś swój, go zmodyfikować na różne sposoby. Na przykład modyfikować możemy, załóżmy, no chociażby pierwsza wersja to jest ta. Z użyciem cieńszej struny może być. Widzicie, no tutaj też mnie to ponosi, można to zwiększać tutaj odległość, można dodawać inny dźwięk, na przykład. To muszę przyznać, że brzmi naprawdę fajnie, przynajmniej według mnie. A ten motyw wymyśliłem też na poczekaniu. Widzicie, to jest naprawdę, mamy dużo możliwości. Może ktoś powiedzieć, no kurde, co będę grać Wojcieszka motywy tego frajera, skoro mogę wymyślić własne, ale widzicie, no zacząłem to modyfikować i zaczęło naprawdę świetne motywy wychodzić. Więc twórzcie swoje, wzorujcie się na tych moich, jeśli macie ochotę. Jeśli nie są dla was, nie wiem, za lekkie, za ciężkie, za głupie. No i naprawdę można dużo różnych rzeczy robić. Możecie oczywiście też nawet jakieś odpowiedzi wideo wrzucać do tych filmów. No nie tylko do tego filmu, do każdego z tych filmów. Modyfikowanie tych pomysłów to byłoby chyba bardzo fajnie, gdybyśmy wspólnymi siłami tworzyli taką bazę ćwiczeń, bo to w zasadzie jest baza ćwiczenia. To wam pokazałem jedno ćwiczenie w dwóch wersjach, w trzech. Zacząłem już trzecią wersję robić teraz przed chwileczką. I jeśli wy byście na podstawie tego na przykład pokazać najpierw, że wersja wyjściowa to byłaby taka, załóżmy, co grałem. I na jej podstawie jakoś to zmodyfikować. Byłoby naprawdę bardzo fajne, bardzo ciekawe i sam bym chętnie posłuchał, jak wam to wychodzi, bo czasem można się naprawdę zdziwić, jak ktoś potrafi fajne motywy wymyśleć. Papatki.